Tutaj też ukłon w stronę Straży Miejskiej, że takie rzeczy stwierdza i odnotowuje. Daje to też nam pewien taki sygnał do tego, jak do poszczególnych tematów, takich na przykład jak sprawy porządkowe, podchodzić. Jest jeszcze jeden wątek, o którym chciałbym powiedzieć. Otóż obserwuję, szczególnie w swoim obszarze, gdzie mieszkam, między Staszycami i Motylewem, tam gdzie biegnie południowa część obwodnicy miasta, że w lesie, czy poza pasem ruchu, pojawiają się dzikie śmietniki. Ludzie zatrzymują się, pomimo tego, że jest ciągła linia, zjeżdżają na pobocze i tam wyrzucają różne śmieci. To jest coś, co na pewno nie przysparza splendoru naszemu miastu. Można by było rozmawiać, czy to jest teren Lasów Państwowych, czy to jest teren gminy. Myślę, że z uwagi na to, że jest to w obszarach, czy w obszarze miasta Piły, może warto by było się zastanowić nad tym, czy by tam wspólnie nie wynegocjować, ustalić stworzenie jakiegoś parkingu ze śmietnikami chociażby, bo tam można spotkać wszystko i opakowania z McDonalda i zużyte pieluchy dziecięce i o szczegółach już dalej nie będę mówił. I jest trzecia rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć. Pozwolę sobie na trochę prywatności. Bardzo dziękuję panu komendantowi i wszystkim strażnikom, którzy zawsze znajdą chwilę czasu, żeby przyjechać na Motylewo i pomóc w zabezpieczeniu imprez o różnym charakterze, pomimo tego, że jesteśmy tak daleko od centrum. A do tego chciałbym również dodać, że mam bliski kontakt z Radą Staszyca, osiedla Staszyce. I od nich też mam takie pozytywne sygnały, że sprawy zgłaszane do Straży Miejskiej są niezwłocznie usuwane, załatwiane i za to również dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Ja tylko do wypowiedzi koleżanki radnej, która wspomniała o nieporządku i nieprawidłowościach w rejonie Ludowe 11 Blaszaka. Tutaj jest przykra niespodzianka dla jednego ze sprawców, mianowicie bodajże wczoraj podpisywałem wniosek do policji z załączonym nagraniem, na którym pokazana jest kradzież krzewów. Sprawca jest dokładnie zarejestrowany z twarzą. Mam nadzieję, że służby tutaj się wykażą i szybko ustalą tego sprawcę. Okazuje się, że monitoring w niektórych sytuacjach może sprawić przykrą niespodziankę tych, którzy mają pokusę, aby lekceważyć obowiązujące reguły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie widzę dalszych zgłoszeń. Czy pan komendant mógłby teraz odnieść się do tego? Bardzo proszę. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować za wszystkie miłe słowa, które określają naszą pracę. Nawet popatrzcie czasami państwo przez pryzmat młodego wieku strażników, bo to są młodzi ludzie. Oni muszą nabyć pewnej umiejętności pracując z ludźmi na ulicy. I czasami to jest brak ich doświadczenia, że się zachowują w ten czy w inny sposób. Ale naprawdę to wszystko są najbardziej wartościowi ludzie, z którymi mogłem się spotkać. A kiedyś powiedziałem, że zawsze pracowałem z najlepszymi i tak jest cały czas. Co do zarobków, może od tego zacznę, bo tak sobie to pisałem. Średnia zarobków strażnika, który pracuje 24 godziny na dobę, który przychodzi na 3 zmiany każdego dnia, to jest między 1600 a 1800 zł. Oni za tyle narażają swoje życie i zdrowie, chodząc po ulicach. Ale teraz wrócę, bo to tak sobie pierwsze zapisałem. Odpowiadając na nieszczęsną Komuny Paryskiej, powiem szczerze, nieszczęsna jest. Robiąc wszelkiego rodzaju kalkulacje, nie przewidywałem, że podłączenie tego terenu do systemu monitoringu miejskiego, a tylko praktycznie taki wchodzi w rachubę, to jest koszt, uwaga, 110 tysięcy złotych. Ponieważ samą kamerę możemy kupić nawet prawie że za pół darmo, ale musimy doprowadzić sieć szerokopasmową gminną, która ten sygnał dostarczy nam do Centrum Monitoringu Miejskiego. Nie chcemy wchodzić w jakiekolwiek kamery, które będą miały przesył przez sieć bezprzewodową,
Nie będziemy wchodzili w żadne systemy telefonii, czyli zakładamy kartę, która będzie przesyłała sygnał. I w tym momencie, idąc w kierunku nagrań cyfrowych, musimy znaleźć najbliższą centralę, która jest w szkole numer 4 przy ulicy Grabowej i musielibyśmy stamtąd dopiąć linię światłowodową, żeby to połączyć razem. W tej chwili mamy taki pomysł, który pozwoli nam na to, że czasowo będziemy mogli to w jakiś sposób uzupełnić ten brak. Ponieważ jest możliwość podłączenia innego dekodera, który będzie tylko i wyłącznie nagrywał. Nie będzie możliwości reagowania bezpośrednio na to, co się tam dzieje, ponieważ nagranie będzie można ustalić sprawców, tak jak pan prezes mówił, ale to będzie po czasie, jak już nam się jakaś krzywda stanie. Nie będzie można tego robić na bieżąco, nie będzie możliwości podglądu. Trzecia możliwość, która by była do ruszenia w tej chwili, to jest typowa pułapka. To jest pułapka, którą się zakłada w lasach, na ulicach, w różnych, różnistych miejscach. A ci z działkowców, którzy na Paderewskiego wyrzucali śmieci, się już o tym przekonali, że ona potrafi coś takiego zrobić. Tylko tam jest problem taki, jeżeli tam jest cały czas ruch, tam cały czas się dzieje, to ona się cały czas będzie uruchamiała i cały czas będzie nagrywała. Więc nam, nie mówię już o pamięci, ale o bateriach, starczy nam na jeden dzień i już będzie wszystko pełne. I trzeba będzie ją zdjąć, żeby założyć z powrotem, bo ona działa na ruch. Więc każde z tych rozwiązań, o których wcześniej mówiłem, z którymi rozmawiałem z panią radną Kasior, na tą chwilę jest praktycznie nie do zrealizowania. I tu jest pewien problem. Tu jest pewien problem, bo ja rozumiem, że to są ludzie, którzy widzą, jak wygląda atrapa kamery, i to nic nie da, więc tam trzeba albo postawić taką kamerę, która będzie kamerą rzeczywistą, albo nie bawić się w żadne podchody, bo oni tak w to nie uwierzą. Nie wiem, powiem tak, kwota 110 tysięcy, z projektantem sprawdzałem, to jest najniższa kwota, jaka wchodzi w rachubę. W tym roku tych pieniędzy na pewno w budżecie nie będzie. Jak znam życie, w przyszłym roku chcemy przejść z systemu analogowego na system cyfrowy, żeby to naprawdę monitoring był profesjonalny. Zapraszam państwa do mnie, tam już mamy przygotowaną salę monitoringu, pieniądze z POSI są powoli szykowane na to, żeby to zostało uruchomione jak najszybciej, ale musimy zmienić cały system zarządzania, jak troszeczkę inny system. Ten obraz, który jest obrazem analogowym, jest nie do przetworzenia za bardzo. Jakość jego jest taka, a nie inna. Przy systemie cyfrowym jakby wchodzimy tak jak z łącznością Straży Miejskiej w XXI wiek. Odniosę się do tych kwestii związanych ze zgłoszeniami. Chciałem o tym mówić w przyszłym roku, bo to jest rok 2016, ale w związku z tym, że to też jest ważna rzecz w działalności Straży Miejskiej. Każda osoba, która cokolwiek zauważy, strażnik, który cokolwiek spotka w mieście, można pod te wszystkie numery, które są wymienione na tablicy, czyli od 986 przez specjalnie uruchomiony numer infolinii 801-005-285 oraz wszystkie numery, dwa komórkowe i jeden stacjonalny, do tego dochodzi adres mailowy. Są to adresy, gdzie można się dodzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej w Pile. Zgłosić, jaki jest problem. Na przykład, analogicznie do tego, co pan radny mówił. Na przykład, że jest ruchoma płyta i dookoła nie ma wypustu, jest niebezpiecznie, ktoś może się potknieć, wjechać i tak dalej. W takie miejsce zgłoszone jadą strażnicy. Strażnicy takie miejsce zabezpieczają. I to zabezpieczenie będzie stało tak długo, aż to miejsce nie zostanie bezpiecznie, może nie tyle naprawione, ale bezpiecznie zabezpieczone. Jeżeli jest jakaś dziura, to niekoniecznie trzeba od razu kłaść 5 metrów kwadratowych asfaltu. Może starczy na razie, żeby to zabezpieczyć, zasypać to jakimś gruzem, wyrównać, żeby nie było tej dziury, a zalać to za tydzień. Idea fix jest taka, żeby to było zrobione jak najszybciej i no, bez zbędnej zwłoki, szczególnie w stosunku do spółek, które mają udział miasta. I tutaj termin 48 godzin jest terminem prawie że ostatecznym. Każde
zgłoszenie, które my zabezpieczymy, jest przekazane bezpośrednio do tego, kto ma to naprawić, czyli do właściciela terenu, do zarządcy danego terenu, i on ma obowiązek to naprawić, to zrobić. Jeżeli on to pozytywnie zakończy, zgłasza nam, że zostało zrobione, strażnicy jadą w ramach patrolu, sprawdzają, czy to jest zrobione należycie, czy to jest zrobione bezpiecznie. Jeżeli tak, zabierają naszą konstrukcję, która to zabezpiecza. I wtedy dopiero jakby traktujemy to jako zamkniętą działalność. Jeżeli to jest zrobione czasowo, to my sobie życzymy od wykonawcy informacji, w jakim terminie to będzie naprawione. I on mi wtedy odpisuje, że na przykład za tydzień, bo nie ma asfaltu, albo nie ma pieniędzy, albo przyjdzie specjalista, albo potrzebuje specjalistyczny sprzęt. I to jest to, co może jakby przedłużyć termin, czy czas wykonania ostatecznego tej dziury, tego uszkodzenia, które pozwoli na to, żeby to definitywnie raz na zawsze zamknąć, i wtedy tak czy tak my pojedziemy, zamkniemy to, zdejmując te nasze zabezpieczenia, i jednocześnie ta karta, w której jest to wszystko zapisywane, traktujemy jako kartę zamkniętą, zakończoną. Czyli sprawa dla nas została na tę chwilę zamknięta. I ostatnia rzecz związana z nieporządkami, o której mówił pan radny Marek. Piła jest czystym miastem. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, wszyscy, których znam, którzy są w mieście, twierdzą, że jesteśmy czystym miastem. My bardzo często nie doceniamy tego, co mamy, i to wcale nie jest aż tak tragicznie, że te 1726 zgłoszeń jest zgłoszeniami ostatecznymi, ja bym to tak nazwał. Hipotetycznie, jedzie strażnik ulicą Suwackiego, jest poniedziałek, godzina 22, i widzi przepełnione kosze na śmieci. On to zgłasza, bo dla niego są przepełnione kosze na śmieci. On nie sprawdza dokładnie, czy przypadkiem we wtorek rano Altwater nie będzie tego zabierał. Oni stwierdzają fakt, gdzie jest na przykład przepełniony kosz, czy gdzie stoją wielkogabaryty. To jest bardzo często związane z terminem wywózki. Ale to nie jest aż tak krytyczna sytuacja, żebyśmy mówili o tym, że na terenie Piły jest bałagan, że jest nieporządek. Co do parkingu. Podkładaliśmy kiedyś kamery właśnie takie na ruch. Okazuje się, że nawet jak czasami nam się uda złapać sprawcę, to nie ma numeru samochodu albo w drugą stronę. Jest pewien problem, bo z reguły to jest teren leśny, ale tak za bardzo tam nie ma gdzie umieścić kamery, żeby ona zareagowała w momencie, kiedy się wjeżdża w rejon i nagrała to, co tam jest. Odnośnie ulicy Ludowej pani radna Wiesława mówiła na ten temat. Szanowni Państwo, ja mogę tam jeździć nawet co 15 minut. Ale jeszcze nigdy nie było takiego przypadku, żeby ktoś siedzący, nawet jak jest lekko wypity, albo ma głośniejszy ton, ale nie ma przy sobie czegoś, co można potraktować jako wykroczenie, żeby cokolwiek zrobić. No. Ja muszę trafić dokładnie w momencie, kiedy on popełnia wykroczenie. W innym przypadku tak samo policja. W innym przypadku on sobie siedzi, krzyczy, jest godzina 20. No, Co mu zrobić? Jest wiele takich przypadków i myślę, że tutaj to rozwiązanie, o którym mówił pan przewodniczący Szutkowski, jest rozwiązaniem dobrym, ponieważ my się też w tej chwili posiłkujemy 8 kamerami, które w różnych miejscach podkładamy, żeby tych ludzi znaleźć. Wtedy mamy pewien dokument na to, że popełnione zostało wykroczenie, i wiemy, do kogo możemy dotrzeć. To chyba z wszystkich... Aha, odnośnie Caritasu. Nie wiem, nie będę w tej chwili zmyślał, ale wydaje mi się, że chyba tych pojemników Caritasu już w ogóle w Pile nie ma. Albo jest ich bardzo mało. To został stary napis Caritas z numerem, który nie odpowiada, zaczęło się od 500 ileś tam. Kiedyś była taka akcja, robiliśmy chyba z 2 lata temu, żeby to pozabierać. Nie wiem, na jakim teraz etapie, tym się zajmuje inny wydział, ale zapisałem sobie tutaj, spróbuję jutro tą sprawę ruszyć dalej. To by było tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie komendancie, dziękuję serdecznie.
Czy są dalsze zgłoszenia w tym punkcie? Jeśli nie, dziękuję. Proszę Państwa, ogłaszam 15-minutową przerwę. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do wniosku pana Lucjana Szutkowskiego wrócimy w sprawach różnych. Dziękuję bardzo.